Rycerz Eustachy Dreptak był tak krańcowo ubogi, że nie miał nawet zbroi, by w niej uderzyć na wrogi. A tutaj akurat wojna ciągnie Tatarów masa. O rany jęknął Eustachy, mam walczyć na Golasa. Tym niemniej rozkaz rozkazem, więc chociaż czuł się dość podle, golutki jak go Pan Bóg stworzył, usiadł ten dreptak na siodle. Wziął sobie na drogę bukę, marchewkę i dwie cebule. I w całej okazałości stanął naiwnie przed królem. Z króla był niezły pasjonat, jak szpurnie do kąta mapy, jak skoczy pragnąc dreptaka, chwycić oburą za klapy, a tu klap nie ma. To łap za byle co, aż z bólu jęknął Eustachy. Za 10 minut król warknął, masz być zakuty we blachy. A jeżeli cię nie zobaczę w pancerzu i pióropuszu, to każe ci poobcinać wszystko z wyjątkiem uszu. Żebyś mógł słyszeć, jak jęczysz. Więc po tych groźnych okrzykach dreptak czym prędzej galopem poleciał do lakiernika. A ten mu wylakierował na chudych, sterczących żebrach żeberkowaną zbrojcę w kolorze czystego srebra. Łeb mu wyzłudził pozłudką, to robił mu stalowe jegiery. I jeszcze mu wymalował różne wspaniałe ordery. Z napisami za bohaterstwo, za lojalność, za postawę ogólną. Jak również pierwsza nagroda na wystawie psów rasy Bulldog. A tu już się bitwa zaczyna, już atakują Tatarzy. Już dreptak z resztą rycerstwa, chcąc nie chcąc, rusza do szarży. A przy tym błyszczy jak słońce, cały z daleka się świeci. I jeszcze koń mu zwariował i przed wszystkimi z nim leci. Co widząc ze strachu i grozy, zawyła tatarska horda. Lecz już po chwili to wycie zamarło im nagle we mordach. Nie wytrzymali, nerwowo krzyknęli, Bagdyr, o raju! I dali takiego dyla, że ich wymiotło won z kraju. A dreptak otrzymał w nagrodę majątek tuż pod stolicą. Dobry lakiernik. To i z ofermy zrobi Bukwicę. Głowa gnębi nas brech, wszystkim nam się Olejka podoba. Ach, podoba! Zwalczcie tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć radzić miła.